24. Słowem wszystko. Reklama. Ciepło, drodzy Państwo. Wtorek, 28 dzień marca, 87 dzień roku, to właśnie dziś, będzie trwał 12 godzin i 41 minut. Słońce już na niebie, zajdzie 2 minuty po 19. Dzień chwastów, dzień żelków, o właśnie, i Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. To też właśnie. Dorota Kania w studiu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Zmarzłaś o poranku? Zmarzłam, było bardzo zimno. No to tylko dzisiaj, tam, jutro gdzie mieszkam, to było zimniej niż w centrum Warszawy. Spojrzałam na kalendarium i oglądałeś pana Wołodyjowskiego. Mhm. Bo właśnie mija, proszę państwa, sporo lat. 54 lata od premiery. 1969 rok. Aż trudno uwierzyć, że to aż tyle czasu już i bez minęło. Bez efektów specjalnych. Ta liczba wojska, która tam była, to była naprawdę tyle ludzi tam było na planie. I trudno uwierzyć, że film jest nadal aktualny i tak chętnie oglądany. Piękna obsada aktorska. A propos filmów, jeszcze dzisiaj dokładnie okrągła rocznica, 60 lat Ptaki Hitchcocka kończą. Jak byłem dzieckiem i to oglądałem, to się straszliwie bałem. No kto się nie bał filmu Hitchcocka? O, to prawda, wszyscy. Dobrze, ale nie o filmach, tylko o innych politycznych, politycznie ważnych sprawach będzie teraz. 9 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam państwa bardzo serdecznie, Dorota Kania, a z nami już jest pani Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Rozmawialiśmy o filmach Hitchcocka. Czasem sytuacje w polityce przypominają horrory. Takie budowanie napięcia jest cały czas przez opozycję, która twierdzi, że nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski. No, opozycja oczywiście gra tą kartą jako punkt numer jeden swojego programu. Zakładają właśnie straszenie społeczeństwa brakiem środków z Krajowego Planu Odbudowy i my jako Zjednoczona Prawica ciągle odkłamujemy te kłamstwa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim, pani redaktor, Krajowy Plan Odbudowy to jest jeden z wielu czynników, który wpływa na całokształt budżetu europejskiego. Najważniejsze są w zasadzie dzisiaj fundusze spójności i o tym Donald Tusk również wypowiadał się, że te środki są zagrożone, docierają do nas jakieś informacje, że urzędnicy niższego szczebla wypowiadają się, że tych pieniędzy może nie być. To ja odbieram jako absolutną ingerencję obcych krajów, zagranicznych krajów w politykę krajową w Polsce, do czego nie możemy dopuścić. I jest to kłamstwo. Fundusze spójności spływają do Polski. 5 miliardów złotych zostało już przyjęte. Wczoraj konferencja, zresztą bardzo dobra, pana ministra Artura Sobonia, w której opowiadał o województwie lubelskim i o tym, jakie środki finansowe z tego funduszu spójności będą płynęły i jak będą wykorzystywane przez to województwo. I tak samo będzie w innych województwach. Więc tutaj nie ma możliwości, aby te środki były zagrożone. Społeczeństwo też na pewno wie to, ale ja to powtórzę i też to rozumie.
My jesteśmy beneficjentem środków europejskich nie dlatego, że te pieniądze są wydrukowywane przez jeden kraj. Tylko wypracowane. Tylko wypracowane, na które składamy się. Jako wszystkie kraje członkowskie składamy się na wspólny budżet. Tym budżetem operuje. A pani minister, bardzo przepraszam, że przerywam. To jest bardzo ważny wątek, ponieważ jest taki przekaz od części opozycji, że Unia nam daje pieniądze. Unia nam nie daje pieniędzy, Unia dysponuje środkami finansowymi, które rozdziela na poszczególne kraje. Natomiast my się na te pieniądze składamy. I nie wyobrażam sobie sytuacji, też społeczeństwo to rozumie, że trochę dzisiaj jesteśmy w tym takim klinczu europejskim. Z jednej strony oczywiście Krajowy Plan Odbudowy, który ma związek bezpośrednio z odbudową gospodarki po czasie pandemii. Te środki już dawno powinny oczywiście być w Polsce. Ja się tutaj z tym zgadzam. Z drugiej strony próba ingerencji, upolityczniania i wrzucania tak zwanych wrzutek dodatkowych projektów. My oczywiście jako Polska jesteśmy za tym, aby być w Unii Europejskiej, jesteśmy za tym, aby z tą Unią rozmawiać i doprowadzać do różnego rodzaju koncyliacji i uzgodnień, ale też na warunkach, które przede wszystkim chronią interes społeczeństwa polskiego. Stąd przygotowaliśmy dwa projekty ustaw. Jeden dotyczący Sądu Najwyższego, nieco ważniejszy niż ten drugi, który już został podpisany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Mówię tutaj konkretnie o ustawie wiatrakowej. Dzisiaj czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Niemniej jednak cały czas nie możemy zapominać, że te środki związane są z gospodarką postpandemiczną. I ten czas leci. My jesteśmy też w trakcie trwającej niestety i eskalującej cały czas wojny. Wczorajsze kolejne doniesienia pana ministra Michała Dworczyka o śmierci kolejnego Polaka w Kijowie, wolontariusza, który bierze udział czynny w wojnie, która trwa między Rosją a Ukrainą. No, te rzeczy powinny przede wszystkim dawać do myślenia w Brukseli co do tego, aby stworzyć jednolity system zamykający możliwości udziału i wyjmujący Rosję tak naprawdę z jakichkolwiek interesów gospodarczych. A z drugiej strony mamy już informację, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrojenie. To też już jest... Z tym absolutnie poleciał na szczyt Rady pan premier Mateusz Morawiecki. Było wiele tematów tam poruszanych, ale przede wszystkim pan premier mówił o wsparciu rolnictwa, o bezpieczeństwie, uzbrojeniu, o przekazywaniu tej pomocy Ukrainie, ale również dostosowywaniu się elastycznie do tych wymogów i potrzeb, które dzisiaj płyną w ramach tego eskalującego konfliktu. Oprócz tego były bardzo ważne tematy poruszane gospodarcze. Na przykład zintensyfikowanie udziału polskich firm, szczególnie z sektora małych i średnich, w kontekście europejskich usług, pakietu usług, bo tutaj no, znowu te prawa gospodarcze nie są na tyle równe, abyśmy mogli rozmawiać o równości w Unii Europejskiej. Mówił również pan premier o rajach podatkowych, o tym, żeby o piekle podatkowym dla ludzi, którzy... bardzo ważnym i istotnym elemencie. A do tego oczywiście cały czas proces i system energetyczny i szukanie nowych partnerstw biznesowych, szukanie pomysłów na to, co stworzyć i jak stworzyć, aby w końcu ten rosyjski rubel, pani redaktor, bo obserwujemy różne wahania, no, my jesteśmy świeżo po upadku w zasadzie trzech banków w Stanach Zjednoczonych, obserwujemy różnego rodzaju mechanizmy, które w makro i mikroekonomii powodują różne oddziaływanie też na społeczeństwo. Mówię tutaj o inflacji, mówię tutaj o zerwanych łańcuchach dostaw, tych problemach związanych właśnie z cyrkulacją tego powietrza w gospodarce. A z drugiej strony mamy siłę rosyjskiego rubla i mimo tego, że Rosja sprzedaje mniej surowców, to i tak sprzedaje po takich cenach, że wychodzi in plus. Upadki banków są związane z kryptowalutą. Niektórzy się dopatrują, komentatorzy, działania również Rosji w tym mechanizmie. Czy do tego dojdzie, do ujawnienia tych mechanizmów? Jeszcze nie wiemy, prawda? Jeszcze nie wiemy, ale wiemy na pewno, że dwa z trzech banków były związane z kryptowalutą, z funduszami inwestycyjnymi, z firmami, które w ślad za tym również mają dzisiaj problemy z wypłacalnością z Doliny Krzemowej. I nad tym trzeba oczywiście się pochylić. Nie sądzę, żeby model kalifornijski, który ma miejsce dzisiaj, czyli upadek tych banków, przelewał się na model europejski, czy nie daj Boże model polski. Tutaj jesteśmy zabezpieczeni. Od tego są również podmioty, instytucje, które zabezpieczają do tego typu KNF. Ale niemieckie banki mają kłopoty. Tak, oczywiście. No, cały świat oprócz Rosji, pani redaktor, dzisiaj ma problemy. I to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Dzisiaj też trochę widzę, że trwa walka o to, kto będzie następcą Rosji w kontekście gospodarczym, w kontekście relacyjnym.
nie mi to oceniać, choć myślę, że wiele publikacji na ten temat pojawi się na pewno, ale widać, że na pewno trwa jakaś walka o te wpływy rosyjskie. Pytanie, czy to jest możliwe i pytanie, czy na pewno wszystkie kraje w Europie chcą odcięcia od Rosji, bo tutaj też pewne wątpliwości z tego tytułu można mieć. No wystarczy posłuchać wypowiedzi prezydenta Macrona czy kanclerza Scholza, żeby przekonać się, że no nie wszystkie kraje w Europie chcą odcięcia się od Rosji. Polska podjęła bardzo ważną inicjatywę razem z Unią Europejską dotyczącą dzieci ukraińskich porwanych. Polacy się bardzo włączyli. Pani minister powiedziała o obecności Polaków podczas wojny na Ukrainie. Wolontariuszy. Kolejny Polak zginął po tym, jak odniósł rany. Nie przeżył. To, że Polska się tak angażuje w pomoc i we wspieranie Ukrainy jest dostrzegane na świecie, ale nie wszystkie kraje w Europie chcą to widzieć. Polska to jeden z najbardziej pomocniczych narodów. Znaczy Polacy są narodem, który zawsze okaże tę pomoc. My od ponad roku intensywnie działamy też jako taki korytarz nie tylko humanitarny, ale przede wszystkim też zbrojeniowy. Korytarz, który pokazuje w Brukseli kierunki działań, które powinna Bruksela objąć. To nie są kierunki związane z praworządnością w Polsce. To są kierunki związane z dozbrojeniem Ukrainy. Bo my również znamy swoją historię bardzo dobrze. Jesteśmy tego świadomi i wiemy, jakie konsekwencje dzisiaj trwająca wojna może mieć w momencie eskalacji szerszej międzynarodowej. Dzisiaj ta wojna gospodarcza trwa. To nie ulega wątpliwości, widzimy tego efekty. Natomiast najważniejsza jest skala i minimalizacja tej skali ofiar. I od tego właśnie jesteśmy my jako Polacy, od tego jesteśmy też w Unii Europejskiej. Dzieci to jest jeden z wielu przykładów tej pomocniczości, którą kierujemy do Ukrainy. Mam nadzieję, że krajów włączonych w ten proces będzie znacznie więcej niż jest dzisiaj. Przechodzimy na tematy polityczne. Bardzo dużo się dzieje w polityce. To widzimy, zwłaszcza podczas weekendów. Bardzo kontrowersyjne wystąpienia szefa Platformy Obywatelskiej, myślę tutaj o Donaldzie Tusku, który mówi na przykład, że nie strzelał do górników, że za czasów rządu PO-PSL nie było strzelania do górników, a zdjęcia telewizyjne mówią coś zupełnie innego. Natomiast coraz częściej pojawia się pytanie, czy Donalda Tuska zastąpi Rafał Trzaskowski. Nawet media sprzyjające Platformie Obywatelskiej coraz częściej sugerują, że Donald Tusk powinien jednak coś zrobić z tym brakiem rosnącego poparcia dla Platformy, a czasem i w niektórych sondażach spadkami. Myślę, pani redaktor, że Donald Tusk na pewno czuje oddech Rafała Trzaskowskiego na plecach, ale nie zmienia to faktu, że ani jeden, ani drugi polityk nie są wiarygodni w swoim przekazie. Ja przyglądałam się tym debatom, które prowadzi Donald Tusk weekendowo, wyjeżdżając i próbując oszukać naród, że rozmawia ze społeczeństwem. I słyszałam tam jedno z pytań takich, które nie wpisywały się pewnie w jego wypowiedź, w jego tak zwany statement, przygotowanie, brief, który otrzymała, dotyczyło to stadionu. Jeden ze słuchaczy, który był na tym spotkaniu, zadał pytanie dotyczące właśnie stadionu, modernizacji, uratowania jednego ze stadionów w Polsce. Donald Tusk nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że z jednej strony Rafał Trzaskowski oczywiście będzie próbował wpływać na elektorat ludzi młodych, będzie próbował pokazać, że ma jakąś wizję. Zresztą to widać po osamotnionej Warszawie. Ja też jako radna Warszawy przyglądam się temu, co się w ratuszu dzieje. Warszawa nie ma włodarza. W Warszawie temat korupcji byłego ministra skarbu jest nieobecny. Dyskusja jest na ten temat zamykana. Jest to jeden wielki układ wzajemnych powiązań i relacji, w których absolutnie radni Prawa i Sprawiedliwości, do którego radni Prawa i Sprawiedliwości nie mają szerszego dostępu, właśnie poprzez zamykanie tych dyskusji, brak chęci debaty, mówienie o tym, że odpowiednie podmioty się tym zajmują, oni nie będą tego komentować, brak obecności Rafała Trzaskowskiego na ważnych sesjach Rady Warszawy, którymi powinien się zajmować. Ale z drugiej strony widzimy też Tuska, Donalda, który po wielu latach bycia w Brukseli, braku jakiejkolwiek ingerencji w interesy Polski, w zasadzie ucieczki z Polski na czas braku odpowiedniej tutaj funkcji w Polsce, nie zdziałał nic. Nie potrafi opowiedzieć tej historii, nie potrafi również zachęcić społeczeństwa do tego, aby mogli oddawać na niego głos, czy na jego frakcję.
A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi absolutnie wojna dotycząca list. Ta wojna jest upubliczniona. Jesteśmy trochę ponad pół roku przed najważniejszymi wyborami po 89. Ja to będę podkreślała wielokrotnie, bo te wybory będą kształtowały Polskę na kolejne dziesięciolecia. One będą wytyczały kierunki działań i nie możemy doprowadzić do tego i dopuścić do tego, aby najważniejsze tematy w Polsce, a dzisiaj najważniejszym tematem jest absolutnie bezpieczeństwo, geopolityka i gospodarka, zeszły na dalszy plan na poczet właśnie tematów, które są poruszane przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego i one nie oddziałują i nie mają żadnego wpływu na kształt Polski. Ostatnie pytanie. Powiedziała pani o walce na listach wyborczych. Czy już to rzeczywiście widać? Patrząc na opozycję, absolutnie próba tej walki jest. My jako Zjednoczona Prawica jesteśmy przede wszystkim partią rządzącą 8 rok i zajmujemy się planami, wdrażaniem tych planów dla społeczeństwa. I to jest dla nas dzisiaj najważniejszy cel. Odpowiednie gremia są od tego, aby podejmować decyzję, jak kształt ostatecznie lista Zjednoczonej Prawicy będzie miała. Ale co do opozycji, to obserwuję naprawdę brak tematu, brak konkretów dotyczących tego, co chcą dać społeczeństwu i skupienie się absolutnie na tej walce wewnętrznej, tym jakie wpływy i kto będzie osiągał. Platforma przedstawiała się jako partia dla przedsiębiorców, dla ludzi młodych. Bardzo bym prosiła o krótką odpowiedź. Pytanie właśnie, co Donald Tusk w ramach rządów za czasów PO-PSL-u zrobił dla tych przedsiębiorców, bo ja pamiętam czasy ich rządów, kiedy w szarej strefie zarabiało się 5 zł za godzinę i ciężko było ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. I mówię tutaj już o warunkach warszawskich. Bieda była bardzo widoczna, dysproporcje pomiędzy poszczególnymi województwami również. My jako Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim ja też jako pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich firm, wspieramy zarówno poprzez transformację cyfrową, uproszczenia dotyczące chociażby ustawy tarczy prawnej, deregulacyjnej, przedsiębiorców na taką skalę, na jaką jest to możliwe. Tak samo CIT estoński, który jest rozszerzany i różnego rodzaju ulgi, które do robotyzacyjne, automatyzacyjne, które do przedsiębiorców kierujemy. Po to jesteśmy w pełnym dialogu z przedsiębiorcami, po to, aby wszystkie bariery próbować i starać się niwelować. Donald Tusk i rząd PO-PSL nie robił nic, bo nie rozmawiał ze społeczeństwem, nie rozmawiał z przedsiębiorcami, nie rozmawiał z młodzieżą. Dzisiaj próbują wykorzystać ten trik i niestety oszukać naród. Ja pamiętam posiedzenia komisji, gdzie byli zapraszani przedsiębiorcy, na przykład z branży budowlanej, zajmujący się budową drogi autostrad. To rozmawiali posłowie, a jak rozmawiali, to możecie sobie państwo zobaczyć na stronie Archiwum Sejmowego. Naprawdę zachęcam. Pani Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dobrego dnia państwu. Przegląd prasy. Tygodnik Solidarność na początek. Trzeciego Rzymu nie będzie. To odnośnie tego, że Moskwa chciała być takim trzecim Rzymem. No, od zawsze chciała być. Najpierw religijnie, teraz politycznie i dyplomatycznie. Bardzo dużo jest na temat rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Rozmawialiśmy na ten temat kilka tygodni temu w Polskim Radiu 24 wieczorem, kiedy pytałam Łukasza Kobeszko z Instytutu Studiów Wschodnich, to mówił o tej dominacji. To jest bardzo ważne i to samo dzisiaj czytamy w tygodniku Solidarność, rozszerzenie tematu. Celem Putina jest przekształcenie Ukrainy w zdestabilizowaną, podporządkowaną i bezsilną część ruskiego miru. A cerkiew rosyjska wspiera ten cel. Rosyjska cerkiew prawosławna podkreśla ciągłość rosyjskiej mocarstwowości, a ekonomiczny prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej potępił to, co nazywa panslawinizmem rosyjskiej cerkwi, powrotem do idei caratu. Powiem szczerze, tu jest zdjęcie dzisiaj w tygodniku Solidarność Placu Czerwonego. Gdy byłem pierwszy raz na Placu Czerwonym, to wiesz, co mnie zaskoczyło? Że on jest taki mały. On w telewizji tylko wygląda tak, że to jest takie wielkie miejsce. No tak. To nie duży plac. Takie napuszenie rosyjskie, tak bym powiedział. Już również, jeszcze tylko chciałam z tygodnika Solidarność jeden tekst zacytować. Analiza Jakuba Pacana: w kleszczach biernej agresji. Obecna kampania parlamentarna, choć w ustach wszystkich sił politycznych ma być walką o wszystko, jest bardzo wtórna. Bitwy toczone są o tematy stare, między tymi samymi liderami i o stare, pewne elektoraty.
No, na razie jest nudno, no, ale może coś się zmieni. Ja nie wiem, przede wszystkim jest agresywnie. To jest bardzo, bardzo niedobre dla debaty publicznej. Widziałam ostatnio na przykład to, co się działo na debacie, tak zwanej debacie, kiedy był Donald Tusk, i to nie było, tak jak powiedziałam, dobre dla debaty publicznej. Gazety codzienne. Rzeczpospolita. Berlin ustępuje o krok. Unia Europejska nadal chce zakazać sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Niemcy wycofali swoje obiekcje co do zakazu, ale Polska nadal jest przeciwna. To była taka koalicja państw. Niemcy, Polska, Włochy między innymi, czyli producenci, najwięksi producenci samochodów w Europie. Francja też tutaj mówiła, że no może jednak ten 2035 to jednak za bliska perspektywa co do pozbycia się silników spalinowych. I pewnie państwo teraz uśmiechnęli się, gdy mówiłem o producentach samochodów. Proszę się nie uśmiechać. Polska faktycznie jest motoryzacyjnym potentatem. Może nie mamy swojej marki samochodów, ale produkcja podzespołów do samochodów to u nas właśnie króluje, więc nie ma w Europie samochodu bez polskich części. Ja jeszcze wrócę do tygodnika Solidarność, ponieważ w związku z zatrzymaniem wczoraj rosyjskim szpiegiem, kolejnym zatrzymaniem, zwrócił uwagę mój artykuł Microsoft. Rosyjskich ataków będzie więcej. Już nie tylko Ukraina, ale bezwzględnie wszystkie kraje Zachodu znalazły się na celowniku rosyjskich hakerów, rosyjskich służb. Najbliższe miesiące mogą dla nas oznaczać zarówno zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną i komunikacyjną, jak i prywatne komputery. Najnowszy raport o bezpieczeństwie w informatyce opublikowano kilka dni temu przez Microsoft i nie pozostawia on wątpliwości. Czeka nas bardzo trudna wiosna. Proszę państwa, uważajcie na swoje komputery, na swoje telefony, tablety. Różne cuda mogą tam się pojawiać. Cuda zza wschodniej granicy. A propos niestety. Właśnie, tajne posiedzenie o TikToku i Huawei zapowiedzią pozwu ze strony chińskiego koncernu skończyła się kadencja Rady do spraw cyfryzacji. Przebieg jej ostatniego posiedzenia utajniono. Co ustalono? W poniedziałek 27 marca po raz ostatni w tym składzie obradowała Rada do spraw cyfryzacji. Ciało eksperckie przygotowujące opinie dla ministra cyfryzacji, a jest nim obecnie premier Mateusz Morawiecki, i jego zespołu zajmujące się cyfryzacją, liczące 19 członków gremium nie odegrało przez 2 lata kadencji dużej roli w debacie publicznej. Ostatnie posiedzenie miało być jednak gorące. Jeszcze zanim Rada zaczęła obrady, media obiegła informacja, że Huawei, polska część chińskiego koncernu produkującego sprzęt telekomunikacyjny, wystosowała pismo przedsądowe do członków Rady. Ostatnio głośno było o TikToku, że na rządowych telefonach ma go nie być. No właśnie, ponieważ widzimy, co się dzieje w innych krajach. W Rzeczpospolitej ubecka mistyfikacja z pomocą donosiciela. Dokumenty bezpieki, w których kardynała Adama Sapiehę oskarżono o wykorzystywanie seksualne kleryków i księży, prawdopodobnie sfałszowano. Na podstawie 2 dokumentów, donosu z 1950 roku księdza Anatola Boczka, wieloletniego współpracownika bezpieki, oraz pochodzącego z 1949 roku zeznania księża Andrzeja Mistata, oskarżonego o szpiegostwo, byłego kardynała sekretarza Adama Sapiehy, sformułowano w ostatnio poważne zarzuty w odniesieniu do byłego biskupa i metropolity krakowskiego. Z relacji tych wynika, że Sapieha miał seksualnie wykorzystywać kleryków i księży. Teraz sprawa się okazuje wielką mistyfikacją i kłamstwem. I na koniec tego przeglądu pracy dobra informacja. Rok i 3 miesiące. O tyle żyją dłużej 70-latkowie. My też wszyscy będziemy żyli dłużej według Głównego Urzędu Statystycznego. To był przegląd prasy. Jest 7:30. Rafał Boguta na stanowisku. Czas na informację dnia.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. "24 pytania. Rozmowa poranka." Witam Państwa, panowie, Dorota Kania, a naszym kolejnym gościem jest pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panie redaktor, witam państwa. Panie pośle, słyszymy o tym, że napłyną pieniądze do Polski. Jedna pieniądze to jest Komisja Europejska przyznała nam, jeżeli chodzi o pieniądze na rolnictwo. A z drugiej strony mamy też informację, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Czy rzeczywiście dostaniemy te pieniądze? Ponieważ jak słyszeliśmy, na przykład Donald Tusk czy opozycja mówiła o tym, że są zagrożone fundusze spójności. Jeśli chodzi o fundusze z tak zwanej Peace Facility, czyli na rekompensatę naszej pomocy militarnej dla Ukrainy, one są poza budżetem Unii. W związku z czym poza zasięgiem tych działań, które praktykuje w innych obszarach Komisja Europejska, mam na myśli blokowanie pieniędzy, czyli są bezpieczne. Czyli nie ma szans na to, żeby przynajmniej w tej chwili nam zablokowała Unia pieniądze, tak? Nie, to jest taki fundusz, który tworzą wszystkie kraje członkowskie razem, ale poza budżetem samym właściwym Unii i on nie podlega tym, no nie tyle regułom, bo to jest bezprawie, ale tym możliwościom komisji arbitralnego i bezprawnego ich blokowania, także w tym sensie one są bezpieczne i przyjdą do Polski. Panie pośle, słyszeliśmy o tym, że jeżeli chodzi o blokowanie funduszy dla Polski, jeżeli chodzi o hamowanie pewnych inicjatyw, które były na rzecz Polski, że działali tutaj, że w tym obszarze działali niemieccy politycy. Był pan zaskoczony tymi informacjami? Ja osobiście znam pana Kernera, pana, przepraszam, Freunda, to jest Polakożerca, zresztą Węgrożerca również, drugi to jest Kerner. Natomiast ta opowieść Szpigla to są bajki. To są niemieckie bajki dla naiwnych, którzy nie rozumieją, jak działa proces podejmowania decyzji w Unii. A jak działa, panie pośle? No, działa tak, że to nie jest decyzja jednoosobowa pani von der Leyen, przechodzi procedury. I dwóch posłów, którzy udają się do pani von der Leyen, która jest wkurzona, jak napisał Spiegel, ale jednak im ulega i blokuje finanse, no to jest kompletna bajka. To jest próba przygotowania opinii, czy jakby wybielenia pani von der Leyen, która za to wszystko odpowiada, po to, żeby na przykład, gdyby startowała na sekretarza generalnego NATO, żeby Polska jej nie blokowała. To są decyzje świadome, brukselsko-berlińskie i opowieści o dobrej pani von der Leyen i złych dwóch europosłach. Szkodliwe bardzo. To naprawdę jest manipulacja opinią publiczną. Mówi pan o manipulacji opinią publiczną. Jak sam pan powiedział, panie pośle, że są to europosłowie, którzy są politycy, przepraszam, którzy są wrogo nastawieni do Polski. Takich polityków jest więcej w Unii Europejskiej, wręcz o wrogim nastawieniu. Jest więcej. No na pewno w bardzo wielu w Parlamencie Europejskim, w tych wszystkich antypolskich rezolucjach, poczynając od poparcia procedury artykułu 7 w sprawie tak zwanej praworządności, bo te multum rezolucji antypolskich, no w zasadzie głosowała przeciwko Polsce
ta większość głównego nurtu mainstreamowa, czyli komuniści, socjaliści, liberałowie, zieloni i ludowcy. Także te antypolskie zachowania są udokumentowane, to można wydrukować listę nazwisk. No teraz są tacy, którzy jak gdyby uczynili z tego swój zawód i budują na tym swoje kariery polityczne. To jest pani Barley, to jest pan Timmermans swego czasu, to jest pani Jurowa po stronie egzekutywy, ale po stronie Parlamentu Europejskiego właśnie są tacy zawodowi podakożercy jak pan Freund czy pan Körner. Zapytałam o rezolucję przeciwko Polsce. Powiedział pan również, nawiązał pan do rezolucji przeciwko Polsce. I od razu mi się przypomniała sprawa sprzed zupełnie niedawna, kilkunastu tygodni, czyli Qatargate. Ludzie, którzy występowali przeciwko Polsce, co okazało się, że są uwikłani w proceder korupcyjny na terenie Unii Europejskiej. A teraz już o Qatargate jest zupełnie cicho. Co się stanie z tą sprawą? Bo już na samym początku afery co niektórzy wyrokowali, że sprawa zostanie bardzo szybko wyciszona, a wręcz niektórzy mówili, że zostanie zamieciona pod dywan. Czy możemy powiedzieć w tej chwili, co się dzieje w tej sprawie? Po pierwsze dodam, że jest wyraźna zbieżność między tymi, którzy są zamieszani w aferę Qatargate i tymi, którzy za żarcie atakowali Polskę. To są te same nazwiska. W związku z czym można domniemywać podłoże korupcyjne, tak w tej drugiej sprawie, tak samo jak w pierwszej. Jest cicho w tej chwili, ponieważ nie mamy żadnych nowych wiadomości z prokuratury belgijskiej. Wiadomo, kto siedzi, pani Panceri, pan Kaili, jeszcze dwie osoby. Śledztwo się toczy, nie ma żadnych informacji. To nie oznacza, że sprawa jest zamieciana pod dywan, ale póki co jakby nie zakończyło się rozszerzanie, bo był taki moment, kiedy ta fala katarowa, że tak powiem, się rozszerzała. Ta cisza moim zdaniem wynika z tego, że prokuratura niczego nowego nie ujawnia. Na pewno byłoby na rękę tym, którzy są w to zamieszani, a to jest głównie grupa socjalistyczna w parlamencie, żeby sprawa została zamieciona pod dywan. Uruchomione mechanizmy działają, znaczy jest specjalna grupa pod kierownictwem pani Metsoli, której jestem członkiem, która ma, o której dzisiaj będę o 9:00 uczestniczył, która ma reformować parlament tak, żeby go w cudzysłowie uszczelnić, zmodernizować, ale uszczelnić. Jest specjalna komisja do spraw zewnętrznej ingerencji w procesy demokratyczne, INGE, która też zajmuje się tą sprawą, czy jej powierzoną tą sprawę. Natomiast brak nowych rewelacji. Dziennikarze się przyzwyczaili do tego, że są nowe rewelacje. Sądzę, że gdzieś w powietrzu, ale to jest moja spekulacja, wisi to, co powiedział, co może mówić w prokuraturze Panceri, który zgodził się na współpracę. Ale póki co jest rzeczywiście tak, jak pani redaktor mówi, jest cisza. Powiedział pan bardzo ważną rzecz, że jeżeli była sprawa korupcyjna wobec Kataru, ta sprawa, podobny mechanizm mógł zadziałać przeciwko Polsce. Tylko pytanie, kto za tym stoi, bo to jest najważniejsze pytanie. Komu zależało na tym, żeby Polskę rozbroić, w cudzysłowie, żeby Polskę osłabić i żeby Polska cały czas atakować, bo przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości widzimy nieustanne ataki ze strony Unii Europejskiej na polski rząd. To jest znakomite pytanie. Ono jest w duchu starej rzymskiej zasady poszukiwania sprawcy, cui bono, cui prodest, komu to służy. No właśnie, komu to służy? To służy Rosji. To służy Rosji. W związku z czym można domniemywać, że za tym może stać Rosja i może to być łańcuch korupcyjny, pośrednikiem jest tylko Katar czy Maroko. W tej materii według mojej wiedzy pierwsze sygnały otrzymała prokuratura belgijska, nie sama na nie wpadła, ale od kontrwywiadów śledzących panią Kaili w związku z jej intensywnymi kontaktami z kręgami rosyjskimi. Są upublicznione informacje na temat oligarchy rosyjsko-greckiego,
który był jej bliskim kontaktem, bliskim przyjacielem. Natomiast to są oczywiście takie obszary, które nawet dziennikarstwo śledcze nie jest w stanie odkryć, bo one wymagają działań operacyjnych, wywiadowczych. Być może gdzieś kiedyś znajdą wprost na to dowody. Na pewno służby rosyjskie, jak wiemy to z historii, chociażby działanie w sprawie zamachu na Jana Pawła II za pośrednictwem Turcji i Bułgarii. Bardzo często operacje prowadziły za pośrednictwem jednego, kilku nawet pośredników. To może być ten przypadek. Ale na dzisiaj takiej wiedzy nie mamy, w sensie wiedzy udowodnionej. To się tak nazywa, że dowodów nie ma, są tylko poszlaki, a poszlaki są bardzo mocne, jak już widzicie. Poszlaki są dosyć oczywiste. Komu to służy? To służy Rosji. Osłabianie, oczernianie wizerunku Polski. Zresztą w tym duchu można powiedzieć, że zgodnie z interesem rosyjskim działa polska opozycja totalna, począwszy od początków, od zarania ataków i zniesławiania Polski poprzez blokowanie jej funduszy. To jest osłabianie czołowego kraju frontowego, będącego w stanie prawojny z Rosją, czyli działanie wprost w interesie rosyjskim. I to jest bardzo ważne zakończenie naszej rozmowy, bardzo ważne zdanie. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa ponownie, a przed nami rozmowa. Pan doktor Tomasz Chrudziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, mamy ze sobą kolejny weekend, właściwie już prekampanijny, jak niektórzy nazywają. I coraz bardziej robi się nerwowo po stronie opozycji. Widzi pan to, czy to są tylko i wyłącznie odczucia mediów, dziennikarzy? Tu emocje, nerwy zdecydowanie są, powiedzmy, siłą napędową tej kampanii, ale nie różni to tak naprawdę pod tym względem naszej kampanii od wielu innych w wielu państwach, w wielu krajach, w wielu społecznościach. Wszak to emocje napędzają politykę. Nie można dziwić się też temu, że do owych emocji się odwołują przedstawiciele poszczególnych ugrupowań, jeśli chcą zwyciężyć. Emocje tak, a jeżeli chodzi o mówienie nieprawdy, manipulacje, to już chyba to jak i mamy powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi. Te kłamstwa są demaskowane na spotkaniach. Myśli pan, że to jest skuteczna broń wyborcza? Ostatnio, na ostatnim spotkaniu, pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk był bardzo mocno zdenerwowany, kiedy zaczęto go dociskać pytaniami z sali, na które nie był przygotowany. Jest to skuteczna broń w sytuacji, kiedy ma się monopol informacyjny, jaki występował w Polsce jeszcze jakiś czas temu. Natomiast dziś, kiedy mamy do czynienia z mediami, które no, nie hołubią już jednego głównego przywódcy partii, mam tu na myśli Donalda Tuska, kiedy mamy do czynienia z mediami społecznościowymi, ta kwestia niepamięci społecznej, jeśli można by posłużyć się takim terminem, jest coraz bardziej narażona na, powiedzmy, skutek odwrotny. To znaczy, odwołując się do owej niepamięci, można również wiele przegrać. Można stworzyć sobie wizerunek osoby, która jest nieuczciwa, która no jednak właśnie żeruje na takim oto podejściu, w którym zakłada się, że nie ma innych alternatywnych źródeł informacji, które mogłyby pewne kwestie naświetlić z innej perspektywy, czy wręcz przypomnieć o tym, jak było.
Jeżeli chodzi o politykę, to tak jak powiedziałam, bardzo dużo się dzieje, ale również są działania co najmniej szokujące. Pani Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, napisała w mediach społecznościowych, że wprowadzimy zakaz modlitw, pikiet z krwawymi banerami przed szpitalami, w których są oddziały ginekologiczne, zaraz po wygranych wyborach. Myśli pan, że to przysporzy Lewicy wyborców takie działania? Myślę, że są to po raz kolejny działania, które jednak wpisują się bardziej w strategię utwardzania własnego elektoratu niż pozyskiwania tych, którzy są powiedzmy niezdecydowani. I no, Lewica wpisuje się w to, co można powiedzieć jest mottem przewodnim większych ugrupowań, czyli po pierwsze utwardza swój elektorat. Z pewnością nie jest to podejście, które można by określić mianem uderzenia w centrum wyborcze i takim, które można by określić mianem pozyskiwania nowych wyborców. Warto jednak zauważyć, że to nie jest jakaś specyfika polska. Ten bój z katolicyzmem to jest sprawa ani nie nowa, ani też nie charakterystyczna tylko dla Polski czy Europy Środkowej. My jesteśmy oczywiście krajem specyficznym, wyjątkowym, mocno nawiązującym do katolicyzmu, który w Europie po prostu przeżywa kryzys od bardzo długiego czasu. Ten kryzys nakłada się z perspektywy wyznawców katolicyzmu niestety na bardzo duże zawirowania wewnątrz samego Kościoła, czego oczywiście nie omieszkują wykorzystywać przeciwnicy. Taką reminiscencję czy swego rodzaju odmianę po polsku obserwujemy dzisiaj, która jest dla nas jako społeczeństwa jednak mocno przesyconego kulturą katolicką, czy kulturą chrześcijańską, czy kulturą w ogóle no, przerażające, czy może szokujące. Wydaje mi się jednak, że tutaj należy brać pod uwagę tego typu zachowania i to nie tylko w taki sposób, aby o nich mówić, nagłaśniać i tutaj uspokajać się w ten sposób, że gdzie indziej też tak jest, ale żeby jednak stworzyć takie ramy instytucjonalne, takie normy społeczne, które pozwolą nam funkcjonować w sposób godny, w sposób po prostu lepszy niż to dzieje się w wielu państwach Europy Zachodniej. A przypomnijmy, że wpis posłanki Kotuli pojawił się po tym, jak zakazano modlitw przed klinikami aborcyjnymi w Wielkiej Brytanii. Już prawnicy mówią o tym, że jest to cios w podstawową wolność, w prawo do wolności, ponieważ zakaz, z wszelkiego rodzaju tego typu zakazy godzą wolność człowieka, o którą podobno walczą postępowi Europejczycy, jak to wskazują niektórzy komentatorzy. Myślę, że większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić do tego. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze tego nie dostrzegli, dostrzegą niebawem, że bardzo często pod hasłami najwznioślejszymi dokonują się rzeczy najbardziej brutalne i najbardziej niegodne. Bardzo często ta strategia jest wykorzystywana właśnie w działaniach politycznych i tego typu elementy obserwujemy nie od dziś, które no, związane są z szerszym kontekstem, nazwijmy to wręcz globalizacyjnym, światowym, czy powiedzmy tej Europy, świata może lepiej było powiedzieć, bo dotyczy to przecież również Stanów Zjednoczonych, Kanady, świata tak zwanego świata zachodniego, gdzie walka o nowego człowieka, gdzie walka o nową, nazwijmy to cywilizację, trwa i gdzie no, mamy coraz wyraźniejsze tego efekty w postaci burzenia istniejącego ładu społecznego i pojawiania się coraz większych problemów z wygenerowaniem nowego. W każdym ruchu rewolucyjnym mamy ten właśnie schemat, o którym myślę większość z nas słyszała. Burzenie idzie bardzo łatwo, budowanie znacznie trudniej. W związku z czym efektem takiego podejścia jest zwykły chaos społeczny i dezintegracja wielu społeczeństw. Te podziały, które widzimy w Polsce, nie są obce również innym społecznościom, innym narodom. Powoli musimy kończyć naszą rozmowę, ale chciałam jeszcze zapytać o rzecz, która się pojawiła niczym prawdziwy meteor w przekazie publicznym, mianowicie wspólna lista Platformy Obywatelskiej i, uwaga, Konfederacji.
Faktycznie mamy coraz ciekawsze układy. Nie jest to jednak tak do końca pozbawione logiki. Gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że Platforma Obywatelska, można by powiedzieć, tutaj odwoływała się do bardzo wielu nurtów, odwoływała się przecież również do nurtu liberalnego, który zdecydowanie odgrywa wiodącą współcześnie rolę w Konfederacji. Być może ten nurt liberalny no tutaj napotyka na jakieś wzajemne konotacje z jednej i drugiej strony. Warto jednak podkreślić drastyczne różnice pomiędzy tymi ugrupowaniami, jeśli chodzi o, nazwijmy to, kategorię światopoglądową. Mamy tutaj do czynienia z podejściem z jednej strony w Konfederacji liberalnym, odwołującym się do konserwatywnych elementów funkcjonowania społeczeństwa, a Donald Tusk i jego ugrupowanie, jak widzimy, w bardzo dużym stopniu no, chciałoby, a właściwie stało się już światopoglądowo lewicowe. Zatem jesteśmy w ciekawym momencie kampanii. Myślę, że warto obserwować to, co będzie się działo. I takie gwiazdy, jaką jest teraz Konfederacja, z pewnością będą odgrywały znaczącą rolę w tych ciekawych rozgrywkach pomiędzy poszczególnymi układami partyjnymi. Właśnie, będą odgrywały rolę, ale jaki będzie finalny efekt, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Swoją drogą romans pomiędzy Platformą Obywatelską a spadkobiercami teorii Janusza Korwin-Mikke. No dość ciekawa konfiguracja, jakby na to nie patrzeć, prawda? Zdanie komentarza. Wygląda na to, że żyjemy w ciekawych czasach. Wiadomo, do jakiego przysłowia w ten sposób się odnosimy. Ale to jest sprawa, wydaje mi się, w polityce bardzo istotna, aby podkreślić, że poważni politycy są takim, powiedzmy, argumentem przeświadczeni, że należy próbować osiągać własne cele również z takimi ugrupowaniami czy z takimi, powiedzmy, postaciami, które wydają się być bardzo odległe od tego, co same takie postaci reprezentują. W związku z tym nie należy się dziwić takim podejściom, należy je bacznie obserwować i zwracać uwagę na to, że jednak te ugrupowania oba de facto bardzo mocno ewoluują. Proszę zwrócić uwagę, że w Konfederacji całkowicie zniknęły te najbardziej, powiedzmy, radykalne postaci, które no, odbierały głosy, mówiąc krótko, temu ugrupowaniu. A ci, którzy byli zaskoczeni, odsyłam do wyniku wyborów prezydenckich. Jak wyborcy Konfederacji głosowali w wyborach prezydenckich? Uchylę rąbka tajemnicy. Chodzi oczywiście o głosy na Rafała Trzaskowskiego, a nie na prezydenta Andrzeja Dudę. Tomasz Hrudziński, doktor Tomasz Hrudziński, socjolog z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę. Reklama.
Radiu Kierowców. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzisiaj jadąc do pracy rano przed godziną 6 widziałem piaskarkę i tak zastanawiam się, ale w Warszawie piaskarka po co? No i przypomniałem sobie zdjęcia z wczoraj z Wrocławia, z Nysy i ogólnie z Dolnego Śląska, gdzie nagle zrobiło się biało. No dobrze, jeśli u Państwa jest biało, to proszę uważać. Jeśli nie, to też proszę uważać. Wtorek, 28 dzień marca, 87 dzień roku. Potrwa 12 godzin 41 minut. Słońce zajdzie o 19:02. Słyszą Państwo tę radość w głosie. Dzień chwastów, dzień żelków i Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. O tak, proszę wziąć do serca. Teraz 7,5 minuty po 8. Dwie strony. Dorota Gania, a w dwóch stronach pani posłanka Monika Falej-Nowa Lewica. Dzień dobry w studio. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I na łączeniu pani Violetta Porowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. I zaczynamy od sytuacji w polityce, ponieważ dla niektórych było zaskoczenie, były zaskoczeniem doniesienia, że może dojść do koalicji pomiędzy Platformą Obywatelską a Konfederacją. Dla tych, którzy obserwują politykę, to zaskoczenie nie powinno być żadne, dlatego że wystarczy przypomnieć, jak w wyborach prezydenckich zwolennicy Konfederacji poparli Rafała Trzaskowskiego. Czy rzeczywiście dojdzie do takiej egzotycznej koalicji, jak nazywają niektórzy, pani poseł Falej? No, trudno mi powiedzieć, chociaż teraz wszystko jest możliwe przed wyborami, każda konfiguracja polityczna. Przy czym, tak jak pani redaktor powiedziała, puszczanie oka do partii Konfederacji nie jest dobrą rzeczą, ani też nie przynosi efektu zamierzonego. I to jest chyba podstawowy sygnał, jaki powinien przyświecać wszystkim partiom, czy to Prawo i Sprawiedliwości, czy też Koalicji Obywatelskiej, czy którejkolwiek. Więc to jest jakby jeden aspekt sprawy. Drugi to, moim zdaniem, to są takie wrzutki, które akurat nie powinny być brane pod uwagę, a nie jest miejsce teraz na to, ponieważ mamy ważniejsze rzeczy niż mariaże z Konfederacją. I każdy rząd teoretycznie, który przyjmie niestety rękę Konfederacji, to będzie rząd, który będzie ściągany przez nią na dno. Dno zabobonu, autorytaryzmu, zamordyzmu, wyjścia z Unii Europejskiej i czy też sojuszu z Putinem. I to trzeba jasno powiedzieć. I każda opcja musi się z tym liczyć, że będzie miała na sumieniu właśnie te rzeczy. Tak, mówię, Platforma Obywatelska już wcześniej, posłowie Platformy Obywatelskiej mówili o takich możliwościach i to publicznie. Co ciekawe, było również to, co się stało podczas wyborów prezydenckich. Tak jak mówiłam na początku, bardzo dużo zwolenników Konfederacji poparło Rafała Trzaskowskiego, więc pani poseł Pitz pyta, na co liczy Platforma Obywatelska? Na wyborców, po prostu, na lepszy wynik wyborczy. I to samo pytanie, przepraszam, zaraz pani się odniesie, to samo pytanie do pani Violetty Porowskiej, Prawo i Sprawiedliwość. No naprawdę nie ma się co dziwić, że Platforma Obywatelska zaczyna się uśmiechać do różnych partii, bo dostaje wielkie baty za to, że nie potrafi stworzyć koalicji z partiami, które są wokół niej, a nie potrafi dlatego, że nie jest partnerem, nie potrafi równoprawnie traktować swoich potencjalnych koalicjantów. Więc żeby zamknąć temat potencjalnej, hipotetycznej koalicji, uśmiecha się do każdego i tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, robi to tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć wyborców i żeby ten szklany wyborczy sufit przebić. Oczywiście koalicja wydaje mi się dosyć zadziwiająca, ale czy możliwa? No cóż, już nieraz widzieliśmy różnego rodzaju egzotyczne koalicje, więc może rzeczywiście te wybory, które są określane wyborami historycznymi, każda partia chce się mocno umocować w przyszłym parlamencie, no być może będziemy zaszokowani za parę miesięcy. Ale na dzisiaj to wydaje mi się rozmowa czysto hipotetyczna, natomiast w kontekście tego, jaka jest pozycja Platformy Obywatelskiej, warto o tym dyskutować. Po prostu Platforma Obywatelska nie znajduje na szerszym forum politycznym partnera, w związku z tym szuka tego partnera w okolicach Konfederacji. To tylko pokazuje miałkość Platformy Obywatelskiej, brak programu, brak perspektywy, brak propozycji. Jest tylko i wyłącznie szukanie partnera do tanga, żeby na tej sali parlamentarnej potańczyć. Nic więcej. Zmieniamy temat.
Pani posłanka Katarzyna Kotula mówi, pisze w mediach społecznościowych, wprowadzimy zakaz modlitw, pikiet z krwawymi banerami przed szpitalami, w których są oddziały ginekologiczne, zaraz po wybranych wyborach. Tak napisała pani poseł na Twitterze, nawiązując do decyzji, która została podjęta w Wielkiej Brytanii, czyli zakaz modlitw przed klinikami aborcyjnymi. Już prawnicy mówią o łamaniu podstawowych praw człowieka, do wolności wypowiedzi, wolności poglądów. Czy wprowadzicie zakaz modlitw przed oddziałami ginekologicznymi, pani poseł? No, jestem ciekawa, którzy to prawnicy mówią, czy to ci, którzy są z Ordo Iuris, ponieważ... A jaki jest problem, że prawnicy są z Ordo Iuris? Tacy, którzy po prostu popierają jedyną słuszną wykładnię prawa w Polsce, chociażby nie, to... Nie, no bo pani chociażby... poseł, ja tylko wejdę w słowo, bo oni chcą zabijania dzieci, po prostu. No po prostu kobiety, które są w szpitalu, mają prawo do spokoju i do intymności, a nie do tego, co wyprawiają zwolennicy chociażby Ordo Iuris. I z drugiej strony, jak kobiety walczyły o swoje prawa na ulicach, to nagle się okazywało, że to prawo było im odbierane i nie mogły protestować, ale mogą za to jeździć na płodobusy, które mówią, że i nawoływać, i łamać przepisy prawa właśnie hałasem i obrazami. I to jest zastanawiające, że prawo jest jedno, ale jednak pokazywane jest w różnych kontekstach. I jak komuś pasuje, no to jest dobrze, jak nie pasuje, no to jest wtedy larum, że są łamane prawa człowieka, ale rozumiem nie tych kobiet, które mają prawo do decydowania o swoim ciele. A czyta pani konstytucję, pani poseł? Oczywiście, o ochronie życia? Kobiet. Dobrze, że pani do tego nawiązuje. O ochronie życia. Więc rozumiem, że kobiety mają prawo do ochrony życia i mają prawo przebywać w szpitalu i mają prawo tam spokojnie, godnie spędzać czas. Spędzać czas. Pani poseł, spędzać przepraszam, czas pani tego, poseł Wioletta leczyć Porowska. Się i mieć szansę na, to, poseł, na zabiegi medyczne. Pani poseł Porowska. Wiecie państwo, ja sobie tak myślę, że to jest w ogóle poplątanie z pomieszaniem pani poseł, co pani przedstawia. Jeżeli pani mówi, że kobiety mają prawo do tego, żeby spokojnie spędzać czas w szpitalu, to proszę pamiętać, że tam są kobiety nie tylko, które chcą zabić swoje dziecko, ale również kobiety, które rodzą, które są przed poważnymi zabiegami ginekologicznymi i one także mają prawo do tego, żeby spokojnie tam oczekiwać na te zabiegi. Właśnie być bez może protestów. Na bardzo ważne bardzo wydarzenia dobrze, pani i życiu, na przykład na narodziny swojego wspaniałego dziecka. I płodobusy świetnie mi pomagają. Prawo do wspaniałego, okay. Do wspaniałego czasu, do tego, żeby te ważne chwile w swoim życiu przeżywać. Są też kobiety w bardzo trudnych sytuacjach, przed trudnymi operacjami, przed bardzo dramatycznymi sytuacjami. I one także mają prawo do tego, żeby przeżywać te chwile w odpowiednim klimacie. Więc ja sobie nie wyobrażam, że panie, jak mówicie, że walczycie o kobiety, to dlaczego nie powiecie, że walczycie nie o wszystkie kobiety? Jeżeli macie prawo, dajecie sobie takie prawo walczyć o wszystkie kobiety, to popatrzcie na prawa wszystkich kobiet. To jest jedna kwestia, którą państwo mieszacie. A druga kwestia jest kwestią tego, że w Polsce chronimy wyznania. Tak, jeżeli ktoś chce się modlić i chce się modlić przed w różnych miejscach, to takie prawo powinniśmy im zagwarantować, chroniąc te przywileje, które wynikają z tego, że my chronimy tych, którzy chcą wyznawać swoją religię. Jestem ciekawa, czy gdyby w różnych miejscach chcieli demonstrować swoją religię, na przykład muzułmanie, czy z równą swobodą by pani mówiła, że należy im tego zakazywać. Już wtedy by pani takiej odwagi nie miała. Tylko taka odwaga występuje wobec katolików. Kończyć tę dyskusję. Zacytuję artykuł 38 Konstytucji. Zasada ochrony życia, pani poseł. Nie ma mowy więc o kobietach. Przepraszam. Teraz ja mówię. Rzeczpospolita przerywa, Polska. Więc, ja zaczęłam pierwsza mówić i pani mi wchodzi w słowo, pani poseł. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi ochronę życia. Każdemu człowiekowi. Szanowna pani, więc również kobiety, które są w szpitalach i nie wolno ich nękać takimi rzeczami, jak pani właśnie mówi. Każdemu człowiekowi ochronę życia. Więc właśnie, to nie ma również kobietom w szpitalu. Również szanowni pani, kobiety również mają to prawo. Oczywiście, więc tutaj słyszeliście państwo,
posła, jeżeli lewica dojdzie do władzy, będzie zakaz będzie chroniła kobiety skutecznie przed, przed takimi działaniami. Ale zakaz modlitw. Słyszeliście państwo. Proszę się modlić w kościele, nie ma najmniejszego problemu. Ale każdy ma do tego prawo. Ale mają, tak jak pani posłanka powiedziała przed chwilką, że są osoby w bardzo różnych sytuacjach zdrowotnych w szpitalu i mają prawo do spokojnego tam spędzania czasu i leczenia się. Nawet w kościele katolicy nie są bezpieczni, ponieważ proszę zobaczyć na archiwalia, jak były zakłócane msze święte. Sąd w Poznaniu uniewinnił 32 osoby, które zakłócały mszę świętą. To właśnie do tego nawiązujesz. Nawet katolicy nie mają porządku spokoju w kościele. Proszę oczywiście modlić się w kościele, a kobiety zostawić w szpitalu spokoju. Ale tak mówię, to nawet katolicy... Proszę, naprawdę, ale rozdzielmy pokoju, pewne rzeczy. Szanowni państwo, nie można mieszać pewnych zasad. W kościołach. Proszę takich rzeczy nie opowiadać, bo jesteście medium i ludzie tego słuchają. Ale i oczywiście... Kobiety również w szpitalu mają czuć się bezpiecznie. Pani redaktor, to ja w takim razie mogę też przerywać już odnośnie. Nie jest o wiele trudniej, ja chcę powiedzieć zdanie, ale nie macie szansy. Ale pani poseł, proszę dać prawo katolikom wyznawać swoją religię prawa w miejscach, w których będą mieli taką potrzebę. Proszę nie dręczyć kobiet w szpitalach. I proszę również dać nie dręczyć kobiet w szpitalach, tego, właśnie płodopłuzami stojącymi tego, pod oddziałami ginekologicznymi. To jest po prostu barbarzyństwo, co tak państwo próbujecie tutaj przeforsować. Tak jak naprawdę państwo chcecie chronić kobiety, to proszę chronić. Przed chwileczką pani dzieci mówiła o kobietach kobiety w bardzo różnych, trudnych sytuacjach zdrowotnych, więc proszę im nie zaostrzać tego stanu zdrowotnego. Naprawdę bardzo o to proszę i proszę nie mieszać dwóch wątków. To jest właśnie to, co powiedziałam przed chwileczką. Proszę tych kobiet w różnych stanach zdrowotnych naprawdę to proszę nie i odpuścić swoje kwestie związane z taką interpretacją. Naprawdę. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, interpretacja naszej konstytucji państwa jest jednoznaczna, ale pani państwo próbujecie wejść przez okna po prostu do oddziału szpitalnych. 38 artykuł konstytucji, ochrona życia, proszę państwa, płodobusy, czyli dzieci, jak tu pani poseł nazywa. Zmieniamy temat. Służba kontrwywiadu wojskowego zidentyfikowała kolejne dwie osoby pracujące na rzecz obcych wywiadów. Chodzi o wywiad rosyjski. Czy widać, jak bardzo silnie działają służby rosyjskie na terenie Polski? Jednym z takich działań był atak hybrydowy na polsko-białoruską granicę. Czy lewica uważa, że powinien ten mur być zbudowany, ten mur, który powstał? Ale mówimy o kontrwywiadzie, mówimy o wywiadzie i mówimy o murze. To są dwie różne rzeczy. Nie, dwie różne rzeczy, bo to jest ochrona. Ale... Pani poseł, mogę dokończyć. No, ale to są dwie różne... Pani redaktor cały czas nie daje wypowiedzieć się do końca. Nie, bo no... pani, ja chciałam usprecyzować. Jeżeli no pani mówi, proszę, że to są dwie różne rzeczy, to ja właśnie mówię. Poprzez niekontrolowany napływ migrantów, który był z klasyczną wojną hybrydową, o czym mówiono również także w Unii Europejskiej podczas obrad parlamentu. Mamy do czynienia z wojną hybrydową. Również przedostają się osoby, które są powiązane ze służbami rosyjskimi. Czy zdaniem lewicy mur powinien powstać, żeby chronić nas przed nielegalną imigracją i przed wpływami rosyjskich służb, czy też nie? Szanowni pani redaktor, odniosę się do tego, co pani powiedziała, że zostały wykryte osoby, które są w wywiadzie rosyjskim, które współpracują z Rosją i one pewnie przychodzą różnymi kanałami, nie tylko przez ten mur, ale przede wszystkim takimi kanałami, bo akurat mur omijają pewnie szerokim łukiem, a nie to miejsce wybierają na przejście granicy z Polską. I te służby po roku czasu pokazują nam, że są osoby, które współpracują z wywiadem, że namierzają różne cele. I to jest zadanie po prostu naszych służb, żeby akurat takie zagrożenia wykrywały. Mur raczej służy osobom, które zostały wykorzystane w tej wojnie hybrydowej, czyli uchodźców przed i to politycznych, gospodarczych. I oni są ofiarami i muru, i tej polityki, i Polski, i przede wszystkim Putina i Białorusi, więc to jest problem. Jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam, zagrożenia wywiadowcze, one były, są i będą. I teraz umiejętność i sprawność naszych służb, która niestety została za rządów Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo naruszona, pokazuje na to, że po prostu one muszą jak najbardziej działać
i sprawnie działać i tu i teraz. A mur tutaj niestety nie jest żadną przeszkodą dla osób, które tutaj przechodzą w celach szpiegowskich. Pani poseł, a gdzie została naruszona sprawność polskich służb? W jakich obszarach? Właśnie w funkcjonowaniu. No, pani redaktor powinna o tym dobrze wiedzieć. Ale konkretnie, ja wiem, ale ale chciałam dopytać, czy się nasi radiosłuchacze dowiedzieli, co pani poseł uważa, w jakich obszarach? W obszarach właśnie wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Akurat tutaj służby zostały wyczyszczone przez między innymi pana Kamińskiego z poprzednich osób, które służyły akurat w tych jednostkach i musiał budować na nowo, tracąc doświadczonych oficerów i oficerki. A kim byli, skąd byli ci doświadczeni funkcjonariusze? Skąd byli? Ze służb. Ale jakich? To służb po prostu. A kogo wyczyścił? No, szanowni państwo, służby to są służby, ale więc jeżeli ktoś jest doświadczonym oficerem wywiadu, to jest doświadczonym oficerem wywiadu. Ale współpracującym wcześniej z Rosją. Pani poseł. No to jeżeli macie państwo taką wiedzę i stawiacie te osoby przed sądem za zdradę pani, stanu, proszę Polscy bardzo. Pani, wszyscy Polscy mają taką wiedzę. Ale no to proszę, ale ja chciała, przepraszam państwu, pani to nie jest kwestia wiedzy, tylko pani kwestia poseł, postawienia pani takich osób przed sądem. Pani poseł Porowska, chciałam jeszcze dopytać pani poseł Falej. Proszę mi powiedzieć, jaki konkretnie funkcjonariusze ma pani na myśli? Bo ja nie słyszałam o jakimś czyszczeniu szeregów, ale może pani ma lepszą wiedzę. Nie, no przed chwileczką pani powiedziała, że pani wie, o co chodzi, tylko chce pani, żeby radiosłuchacze wiedzieli. Dokładnie, więc i radiosłuchaczki, dlatego, no, więc dlatego może... uchylam rąk, dlatego ja wiem, o co chodzi. No więc to bardzo proszę, więc proszę, pani głos. Nie, pani poseł, pani jest gościem, więc chciałam dowiedzieć. No to bardzo się cieszę, że jestem gościem i mogę mówić właśnie, to, co uważam. Super. To bardzo proszę powiedzieć, o jakie funkcjonariusze, jakie czyszczenie chodziło pani, co pani miała na myśli? No to, co powiedziałam, że akurat zarządów Prawa i Sprawiedliwości oficerowie, którzy służyli w wywiadzie, kontrwywiadzie, zostali zwolnieni między innymi. Zostaliśmy bez osób, które działały w tych służbach. A gdzie te osoby nabywały doświadczenie? Może pani sprecyzować? Chociażby w takich akcjach, gdzie był głośny film nakręcony. To chociażby takie akcje. Ale jakie akcje? No proszę, proszę powiedzieć. Irak? Chociażby. A wie pani, kto tam brał główną rolę? Bardzo proszę. Gromosław Czempiński, oficer wywiadu, czyli służba bezpieczeństwa, rozpracowująca opozycję w Stanach Zjednoczonych. Takie służby. Świetnie. Zmieniamy temat. Pani, proszę podać ich do sądu. Proszę, a po co podawać do sądu? Wystarczy jesteśmy po co podawać do sądu? Prawa i sprawiedliwości. No, oczywiście, więc lepiej publikować archiwalne dokumenty na ten temat. Nie, są o wiele lepsze naruszył niż... naruszył prawo w Ale Polsce. To jakie prawo naruszył? Po prostu ja tylko informuję to, co jest zawarte w... Czyli nie musimy, że tak powiem, tutaj akurat konstytucji przywoływać ale i nie musimy poseł, mówić o prawie i sprawiedliwości w rządzie poseł, prawa. Ale pani miesza jakieś pojęcia. Ja nie, mówię nic nie prost, mieszam, proszę panią. Ja mówię nic o zawartości. Mówię o zawartości instytucji, akt z Instytutu Pamięci Narodowej. Są naprawdę bardzo ciekawe, dotyczące właśnie jeżeli tak zwanych świetnych funkcjonariuszy. Polski, ale kto mówi o zdradzie? Ja kto mówi się o zdradzie? Jeszcze chciała pani odnieść poseł do tej sprawy, pani redaktor. Naprawdę. Pani no, poseł Porowska. Ja odnieść, bo tutaj jest bilateralna rozmowa i jednak ten komentarz się tutaj wprost nasuwa. Kilka refleksji, tak jak pani redaktor życzy sobie, przejdziemy do kolejnego tematu. Otóż postkomuna zawsze zostanie postkomuną. Szczególnie w ten szeregach cały Prawa pani, i Sprawiedliwości. Cała pani wypowiedź służyła tylko i wyłącznie w biciu w Prawo i Sprawiedliwość, nie mając żadnych argumentów, nie mając żadnych dowodów i nawet obawiając się przedstawić niczego przedstawić się nie fakty, proszę to, pani poseł, proszę nie przerywać, Polacy. Bo naprawdę tutaj mamy studio, pani jest właśnie na uprzywilejowanej pozycji, a pani poseł Porowska jest na łączeniu, więc proszę koleżance sejmowej. Więc nie ma problemu. Jakie wsparcie? Ja tylko pilnuję, żeby nie było pokrzywdzonych w dyskusji. Teraz mówi pani poseł Porowska. Proszę bardzo. Czyli jeszcze raz, postkomuna zostanie zawsze postkomuną. Druga kwestia, proszę nie używać jakiegokolwiek tematu tylko po to, żeby bić w Prawo i Sprawiedliwość. To jest naprawdę uwłaczające, że rządowi, który tak wiele zrobił dla suwerenności Polski w czasie wojny na wschodniej, za wschodnią z granicą pani, przyszywa takie łatki i rzuca takim kamieniem. Rozumiem, że gdybyście państwo rządzili, to po prostu granica byłaby szeroko otwarta, a każdy nawet nie musiałby się nazywać agentem, tylko po prostu mógłby wjeżdżać i zarządzać naszym krajem i
informować o wszystkich naszych działaniach, planach militarnych i naszym zasobie militarnym, nie wspominając o tym, że o ten zasób w ogóle byście nie dbali. Taka jest wasza propozycja i taka jest wasza koncepcja. No, mur na granicy jest absolutnie potrzebny, jest bardzo wysoko oceniany, właśnie został zakończony i dzięki temu jesteśmy chronieni. To, że tylko 20 zostało znalezionych i przez służby w tej chwili analizowanych, ich działania analizowane, agentów, to tylko świadczy o tym, że naprawdę jest to bardzo skuteczne zabezpieczenie. Co więcej, bardzo skuteczne jest zabezpieczenie i opór przed działaniami agentów rosyjskich i nie tylko rosyjskich. I proszę nie mówić, że mamy minutę do końca zakończenia rozmowy. Ja tylko przypomnę, że podobny mur... Ja tylko przypomnę, że podobny mur jest na granicy z Litwą i na granicy z Łotwą, jeżeli chodzi o Rosję. Macie panie po pół minuty komentarz, fundusze spójności, miały ich nie być, a są. Pani poseł Falej. No najwyższa pora, żeby był, akurat rolnicy mocno protestują, więc to akurat środki, które chociażby dla rolników są niezbędne, zostali wprowadzeni w błąd w zeszłym roku i zostawili zboże swoich spichlerzach, a teraz po prostu nie mają jak je sprzedać, więc pani to jest najwyższa pora na pieniądze, bo inaczej jest katastrofa. I to jest kolejna czarna wizja, inflacja, która się drożyzna, to jest właśnie. Proszę, pani poseł. Chcieli, bili brawo i chcieli, żeby te fundusze do Polski nie dotarły, a jednak nie tylko, że Fundusz Spójności, pierwsze zaliczki już się pojawiły na naszych kontach, nie dotarły. Ten adres, co więcej, posłanko, mamy zgodę Komisji Europejskiej, żeby pomóc polskim rolnikom. Czyli te scenariusze, które państwo wieszczą, że tak źle współpracujemy z Komisją Europejską, są po prostu nieprawdziwe. Są po prostu pani nieprawdziwe. Poseł, źle Monika Falej, Lewica, ma, pani poseł Wioletta Porowska, byli pani państwa poseł, i moimi kanta, gośćmi. Dziękuję panią za rozmowę, za wizytę w studio. Zostańcie państwo z Polskim Radiem 24. Za chwilę debata publicystów. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Reklama.
Wszystko. Trwa poranek Polskiego Radia 24. Czas na debatę publicystów. Też będzie w wersji wideo, drodzy państwo, więc proszę zerknąć na polskieradio24.pl. Tam przy okazji informacje całą dobę mogą państwo znaleźć. Teraz na zegarze 24 minuty do 9. Debata poranka. Witam państwa w ostatniej pół godzinie naszego wspólnego poranka i zapraszam do debaty. W studio Marek Wróbel, dzień dobry, prezes Fundacji Republikańskiej. Na łączeniu Michał Pieńkoś, Trybuna oraz... Dzień dobry. Oraz Miłosz Lodowski, publicysta. Dzień dobry i zaczynamy. Witam serdecznie państwa. Tematu, który wzbudził ogromne emocje przed chwilą w studiu Polskiego Radia 24. Dyskutowały, trudno nazwać dyskusją, pani posłanka Falej i pani posłanka Porowska. Starcie by było poglądów. Chodzi o zakaz modlitwy przed oddziałami ginekologicznymi. Lewica na wzór Wielkiej Brytanii chce zakazać modlitw, czyli pikiet z krwawymi banerami przed szpitalami, w których są oddziały ginekologiczne. Zaraz po wygranych wyborach to wpis na Twitterze pani posłanki Katarzyny Kotuli z Lewicy i Marek Wróbel. Ja bym do tego nie... Oczywiście emocje są, wiadomo, słuchałem tej dyskusji bardzo ognistej. Natomiast ja bym do tego tweeta pani poseł nie przywiązywał wielkiej wagi. Dlatego, ale to jest stanowisko lewicy przecież. Słyszał. A to jest stanowisko lewicy? No tak, tak powiedziała pani poseł Falej, która była a lewica, lewica jest bliska przejęcia władzy w Polsce, bo nie zaraz czytałem ostatnich sondaży, zaraz może ma 40%. Zaraz na temat najnowszego sondażu porozmawiamy, natomiast chciałem skończyć ten temat. No to czyli nie ma co, nie ma o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać, bo to jest strategia, myślę, a raczej taktyka wyborcza. Tutaj mamy do czynienia z jakimś konsolidowaniem elektoratów. No na pewno tego rodzaju pomysły, jak zakaz pikiet pod szpitalami, pod oddziałami ginekologicznymi nie poszerzą elektoratu lewicy. Nie w Polsce przynajmniej. Poza tym jest to takie małpowanie, powiedziałbym, zachodnich pomysłów. U nas lewica raczej specjalnie oryginalnymi koncepcjami się nie wykazuje. Przynajmniej ta mainstreamowa. No, jeśli lewica jakimś cudem będzie w koalicji rządzącej, bo to no, może nie trzeba cudu, ale nie jest to jakoś bardzo mocno prawdopodobne, to przecież główny koalicjant, czyli w tym przypadku Platforma Obywatelska, zastanowi się 10 razy, zanim pójdzie na takie rozwiązania. Więc moim zdaniem to jest tylko grzanie Twittera. No nie wiem, już słyszeliśmy z ust Donalda Tuska, że krzywdy zostały naprawione, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, więc czy wojskowych służb specjalnych. No z ust Donalda Tuska słyszeliśmy. Za chwilę porozmawiamy o najnowszych sondażach, ale jeszcze chciałam dokończyć temat i o zakaz modlitw przed klinikami, przed oddziałami ginekologicznymi zapytam Michała Pieńkosia, a później Miłosza Lodowskiego. Michał Pieńkoś, Trybuna. Dobry pomysł lewicy? Wydaje się, że takie miejsca jak szpitale nie są dobrymi miejscami do walki ideologicznej. Tak samo jak ze sceptycyzmem podchodziłem do tych incydentów, kiedy to politycy czy aktywiści protestowali w kościołach czy pod kościołami. I tak samo uważam, że szpitale nie są specjalnie dobrymi miejscami do tego, aby się ścierać o to, kto ma rację w tej warstwie politycznej. Do tego wykorzystujmy takie studia i takie momenty właśnie, jak dzisiaj słuchaliśmy posłanki z obu stron sporu. A wydaje mi się, że pomysł lewicy to jest w porządku, dlatego że szpitale to są miejsca przede wszystkim, gdzie znajdują się chore osoby, które tam się leczą, często walczą o życie. Są to miejsca, gdzie toczą się często największe dramaty wielu polskich rodzin, gdzie mamy miejsce z naprawdę no, bardzo smutnymi
funkcjonującymi sytuacjami. Umierają bliscy wielu osób i nie sądzę, aby to było odpowiednie miejsce, żeby gdzieś ustawiać szczekaczki, głośniki, transparenty z hasłami politycznymi. Uważam, że są zdecydowanie lepsze miejsca do tego niż szpitale. Miłosz Lodowski. No ja to z moim poprzednikiem muszę się mniej zgodzić, bo przecież można się modlić milcząc na przykład, albo właśnie. To wszystko zależy od praktyk modlitwy, więc tutaj nie wiem, czy to jest generalnie coś, w czym nadmiar modlitwy może przeszkodzić. To znaczy, jeśli rozumiem przekaz, który wszyscy przeczytaliśmy, bo ta informacja chyba wczoraj się pojawiła na Twitterze, to chodzi o miejsca, w których mają przyjść na świat dzieci. No to raczej dobrze, żeby ludzie dobrymi emocjami otaczali takie miejsca i właśnie modlili się o pomyślność tego, co się w takich miejscach, że tak powiem, odbywa, no bo tam odbywa się cud narodzin. Więc szukanie jakichś pretekstów do zaistnienia, bo to jest raczej pretekst do zaistnienia wizerunkowego, jest jakąś taktyką na wyróżnienie się w dosyć zanonimizowanym gronie posłów, co nie jest łatwe dla szczególnie posłów lewicy, którzy, no powiedziałbym, znajdują się na takiej schodzącej troszeczkę przestrzeni politycznej, bo nie mają pomysłów, tak jak Marek powiedział, na zbyt oryginalnych, zajmują się taką kseroideologią, czyli przynoszą do Polski coś, co gdzie indziej się sprawdzało. Zresztą ten postulat też się sprawdzało. Pojawił w Stanach Zjednoczonych. Sprawdzało. Oczywiście tak. To słuszna ironia Marka. No, po prostu gdzieś sprawdzało, w sensie pokazywało publicznie. Tu nie chodzi mi o to. Zaistniało publicznie bez względu na skuteczność. Teraz spełnię tutaj może nie tyle życzenie, co myślenie o dyskusji, czyli o sondażach, bo pan Wróbel nawiązał do sondaży przy okazji rozmów na temat lewicy. I mamy ogromne zaskoczenie, tak przynajmniej wynika z sondażu, który zrobił firma Kantar dla Gazety Wyborczej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne. Natomiast Platforma Obywatelska zalicza bardzo duży spadek. 30% na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, 22% na formację Donalda Tuska. I 8 punktów procentowych różnicy. Dlaczego się zatrzymujemy tylko na tych dwóch partiach? No możemy jeszcze tylko dodać, że jeżeli chodzi o pozostałe, czyli Lewica 8%, Hołownia 8%, Konfederacja 7%, wszystkie inne partie poniżej progu wyborczego. Ciekawy sondaż, chociaż już czytałam na Twitterze, że sondaż jest troszkę ustawiony, bo wcześniej było pompowanie Donalda Tuska, a teraz jest wręcz odwrotnie. Próba wypchnięcia go z Platformy i zastąpienia Rafałem Trzaskowskim. Czy z takimi spiskowymi teoriami zgadza się Marek Wróbel? No niestety tak. Sondaże, no między innymi pracowni Kantar, ale przecież nie tylko jej, chyba bardziej służą kreowaniu, a zwłaszcza takie sondaże na wiele miesięcy przed wyborami. No powiedzmy, jesteśmy w roku wyborczym, więc to już jakoś tam jest uzasadnione, ale przecież sondaże robione są przez całą kadencję. I służą niestety w coraz większym stopniu kreowaniu trendów, a nie ich badaniu. Więc no, w przypadku tej zadziwiającej korekty Platformy Obywatelskiej, no katastrofa, minus 6%. Ale trzeba pamiętać, jakie wyniki w sondażach Kantaru miała Platforma wcześniej. To była jedyna pracownia, w której
Platforma regularnie wygrywała wybory, co jest dosyć zaskakujące. Oczywiście, że tutaj mamy, to znaczy ja nie wiem, bo nie wiem jaka jest kuchnia sondażowa. Wszystko zależy od pytań. Nie publikują danych sondaży poza zdawkową metryczką, więc ale nie wiem, ale się domyślam, że ten akurat i nie tylko ten, no bo przecież ten przesławny sondaż Fundacji Długiego Stołu przecież również przesławny, który zresztą ma zostać sondaż powtórzony. Tak? Tak, on ma zostać powtórzony, bo zapomnieli o jednym z wariantów, który jest najbardziej zresztą prawdopodobny. No w każdym razie to są narzędzia budowania jakichś taktyk politycznych, taktyk wyborczych, a nie badania opinii. Tak należy do nich podchodzić. Dobrze, i teraz Michał Pieńkoś. Na to samo pytanie. No wydaje mi się, że należy do tego podchodzić z pewnym dystansem i patrzeć bardziej na te średnie sondażowe, a tutaj wszystko wskazuje na to, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, no to wtedy PiS razem z Konfederacją miałby szansę, wtedy wyłał grupowanie, panie redaktorze, zaraz o różnych potencjalnych sojuszach Konfederacji porozmawiamy. Na razie nie ma mowy, tylko powiemy o sojuszu PiS i Konfederacja. Dobrze. Proszę dalej. Ale to jest faktycznie zaskakujące, ponieważ pojawia nam się nagle jakaś fundacja, która nie ma nawet strony internetowej, o której nikt nigdy nie słyszał. Jakaś Fundacja Długiego Stołu, która przygotowuje sondaż i parę godzin po opublikowaniu tego sondażu Donald Tusk dziwnym trafem już wygłasza przemówienie, gdzie oto ma wszystkie tezy i wszystkie argumenty zawarte w tym sondażu. Tak jakby wiedział, jakie będą wyniki tego sondażu. Naprawdę jest to bardzo zaskakujące, ale to pokazuje faktycznie tą taką no mniej poważną część naszej sceny politycznej, gdzie po prostu partie czy jakieś takie pseudo stowarzyszenia, które pod partie przynależą na dobrą sprawę, płacą za te sondaże, płacą tym sondażowniom i później te sondażownie po prostu publikują takie wyniki, jakie ta dana organizacja czy grupa interesu sobie zażyczy. Miłosz Lodowski, czy rzeczywiście ten sondaż jest zaskoczeniem, czy właśnie obserwujemy próbę odsunięcia Donalda Tuska od Platformy? Od szefowania Platformy? Ja sobie szybko policzyłem procenty właśnie wynikające z tego sondażu i wygląda na to, że mam przebogate życie pozaparlamentarne, bo blisko 20%. No i tak właśnie wygląda publikowanie tego typu manipulacyjnych tez, które mają udowadniać jakieś... Ja nawet nie powiem, nie zgodzę się tutaj z Markiem, że to pokazuje jakiekolwiek trendy. To są ewentualnie punkty kampanijne, które są do określenia albo... Ja nie mówiłem, że to pokazuje, tylko że usiłuje kreować trendy. A to właśnie to nie wiem, czy to jest nawet usiłowanie kreowania trendów, czy po prostu odpalanie poszczególnych etapów kampanijnych, które mają bardziej mobilizować elektora, wzbudzać jeszcze większy stan jego emocji. A tak naprawdę mamy do czynienia z jedną wielką hosztaplerką i chyba tak jak tradycyjnie państwa zachęcam do tego, żeby pozostawić sondaże specjalistom, czyli tym, którzy po prostu żyją z przeprowadzenia tego typu badań i kompletnie się nimi nie przejmować, dokonywać własnych wyborów i w oparciu o własne myślenie. Tak i tutaj powiem, no to jest słabość po prostu polskiej przestrzeni publicznej, że Polacy są niezwykle wciąż mediosterowni i tego typu metody mogą się udawać i są wykorzystywane na bezczela, bo to jest po prostu dosyć ohydne świadectwo również naszych czasów, że do tego typu prymitywnych manipulacji tak zwani profesjonaliści muszą się przygotowywać, żeby zrealizować cele wynikające z briefu, który dostali z konkretnej informacji politycznej. No i to jest bardzo przykre. Redaktor Pieńkoś wspomniał o Konfederacji, więc zapytam panów o temat, który bardzo żyje w mediach nie tylko społecznościowych, ale również w dyskusjach politycznych, mianowicie
potencjalny sojusz Platformy z Konfederacją. Na początku, co niektórzy mówili o egzotycznej koalicji, ale ja tylko przypomnę o wyborcach Konfederacji, którzy zagłosowali w wyborach przeprezydenckich na Rafała Trzaskowskiego. I o tym, jak już co niektórzy uzasadniają, że przecież jeżeli chodzi o Janusza Korwin-Mikke, jego podejście do ekonomii, do gospodarki, to są punkty zbieżne z Platformą. Marek Wróbel kręci głową dla tych, którzy nie oglądają. Z którą Platformą? Zaraz redaktor Lodowski się będzie mógł skomentować. Marek Wróbel. Nie no, mnie się, to znaczy, okej, okay, po wyborach możliwe są najróżniejsze konfiguracje i najróżniejsze alianse. Ale start jest z jednej listy? Ale jaki start z jednej listy? Platforma z Konfederacją to chyba jacyś, to są pogłoski najwyraźniej rozpuszczane przez zapiekłych wrogów Platformy. I Konfederacji zresztą również, tylko nie wiadomo z której strony. Przed wyborami wspólna lista, alians przedwyborczy, partii, które przekraczają próg, chociaż zobaczymy, jak będzie z Konfederacją, czy to nie jest przypadkiem jakaś chwilowa górka. Tego nie jestem pewien. Natomiast no, można założyć, że obie partie wejdą do Sejmu, a Platforma na pewno wejdzie. No to taki alians przedwyborczy, toksyczny bardzo, byłby bardzo szkodliwy dla obydwu, nie ze względu na różnice programowe. Bo jakieś tam punkty styczne zawsze można znaleźć. Zresztą między chyba wszystkimi partiami w Polsce, liczącymi się również i rządzącą. Natomiast tutaj chodzi o elektoraty i o, można powiedzieć, estetykę. Elektorat Platformy nie zaakceptuje Konfederacji. I podobnie elektorat Konfederacji nie zaakceptuje Platformy, więc pomysł aliansu przedwyborczego jest... Panie redaktorze, no wystarczy przypomnieć, jeszcze raz nawiążę do wyborów prezydenckich. Wyborcy Konfederacji deklarowali to wprost, co innego. Że będą głosowali na Rafała Trzaskowskiego. Ale w drugiej turze, kiedy nie mieli już trzeciej możliwości. I to było antypisowskie podejście. Natomiast w wyborach parlamentarnych elektorat Konfederacji będzie miał listę Konfederacji, na którą będzie mógł zagłosować. W drugiej turze wyborów nie mieli już kandydata Konfederacji. Ciekawe byłaby koalicja z Grzegorzem Braunem i Donaldem bardzo Tusk. Ciekawa. Nie, no to Tuskie. Jest oczywiście zamieszanie. Twitter musi buzować. Ale to media nie Twitter, muszą... ale to czytał pan Newsweeker Renata Grochal. Proszę sobie przeczytać wielki tekst na ten temat i rozmowy, jakie są prowadzone z politykami Konfederacji i jak jest Konfederacja bardzo łagodnie traktowana przez niektóre media, które wcześniej były agresywne. To warto obserwować media. Jest... Michał Pieńkoś i zwalczanie tak, Roberta Bąkiewicza przez te media. To też jest ważne. To niszowe tematy. Panie redaktorze. Tylko pytanie jest, która platforma by miała tą właśnie koalicję z Konfederacją robić? Czy ta platforma, która próbuje być bardziej lewicowa niż lewica i ostatnio podkrada wszystkie hasła lewicy, łącznie z tym, że mieszkanie prawem, nie towarem, głosi Borys Budka i Donald Tusk, zapowiadając nam tutaj socjalizm XXI wieku. Czy ta platforma obywatelska, która głosem swojego przewodniczącego parę dni temu zapowiadała, że będzie reprezentowała interes przedsiębiorców i obniżała podatki. Także mamy tutaj do czynienia z partią, która próbuje być wszystkim dla każdego. Więc trwa taka debata na Twitterze, w mediach, jakie Tusk ma poglądy na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że nie ma żadnych poglądów. Platforma będzie próbowała tak oscylować od lewa do prawa, trochę próbując właśnie zachęcić wyborców Konfederacji, trochę wyborców lewicy. No, nie sądzę, żeby to było specjalnie skuteczne się okazało, bo na koniec dnia wyborcy chyba oczekują, żeby te poglądy reprezentowane przez polityków były przynajmniej odrobinkę spójne. W tej wypadku Platformy Obywatelskiej tego oczywiście nie mamy. Ale jeżeli chodzi o ten zachwyt nad wynikami Konfederacji, który słyszymy od co to niektórych publicystów, to ja mam wrażenie, że ci publicyści chyba się interesują polityką od wczoraj albo od dzisiaj rana. Ponieważ jeżeli prześledzimy
Konfederację, no to wiemy, że nie ma większego wroga Konfederacji niż sama Konfederacja i to jest partia, która jest w stanie się totalnie sama skompromitować, jest w stanie nagle po prostu paru ich polityków wyjdzie na mównicę czy na konferencję prasową, zaczną powiedzieć takie głupoty, że ich poparcie zaraz szybko spadnie z powrotem pod ten próg wyborczy. Potem może znowu rosnąć, potem znowu spadnie. No po prostu to są ludzie, którzy są nieprzewidywalni, ale także im będziemy bliżej wyborów, tym będą bardziej wychodziły biografie tych różnych polityków, którzy aspirują do tego, żeby być posłami z ramienia Konfederacji i to też przysporzy im nie lada problemów, ponieważ okaże się, że zaraz jak poskrobiemy pod tą pod powierzchnią tego, kim ci politycy są, no to zaczną wychodzić jakieś związki z organizacjami postfaszystowskimi, czy właśnie neofaszystowskimi, czy jakimiś innymi nieakceptowalnymi zupełnie kręgami w Polsce. Więc myślę, że dzisiaj są, tak jak słusznie redaktor Wróbel zauważył, są na takiej górce sondażowej, ale czy oni się długo na tej górce sondażowej utrzymają, znając polityków Konfederacji, no to się wydaje bardzo niepewne. Dość ciekawe jest zachowanie mediów, ponieważ jak wiemy, Konfederacja walczy z Robertem Bąkiewiczem, chociażby z tego powodu, że Bąkiewicz jest proamerykański, a Konfederacja niekoniecznie. Natomiast te media zaczynają nagle dość łagodnie podchodzić do Konfederacji w porównaniu z tym przekazem, który był kilka lat wcześniej. To jest według mnie obłaskawianie Konfederacji i obłaskawianie właściwie przekazu na ich temat. Tak też uważają komentatorzy. Wystarczy poczytać media społecznościowe. Miłosz Lodowski. No ja myślę, że tutaj wykażę się całkowicie odmiennym zdaniem od moich przedmówców, bo ja uważam, że to jest dopiero początek fali wzrostów i ona będzie raczej trwała, dlatego że Konfederacja najpierw zbudowała bardzo silne kanały dotarcia do swojego targetu bardzo nisko położonego, jeśli chodzi o internet, a to główny kanał komunikacji z ich wyborcami. I sytuacja będzie tylko i wyłącznie napędzać lawinę, to znaczy próby zawłaszczania Konfederacji czy próby jej ataku będą wzmacniać ten kanał i będą powodować, że będzie następowała konsolidacja elektoratu. Ale panie redaktorze, żadnego ataku nie ma. Proszę sobie poczytać na przykład Newsweeka, czy na przykład Gazetę. Ale to jest nieistotne. To, co się pojawia w mediach mainstreamowych, jest nieinteresujące dla tego elektoratu, bo on po prostu ich nie czyta. Ale ten przekaz pojawia się również na Twitterze. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, redaktor Michał Pieńkoś, Trybuna, redaktor naczelny Trybuny i Miłosz Lodowski, publicysta. Dziękuję byli Państwu. Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję ślicznie. Reklama.